Pozorem ja nie jestem Mariusz Socha, ja jestem Maciej Buczer, ale jestem trochę w zastępstwie, kolega za nie mógł. Opowiem wam o tym, czym tak naprawdę zajmujemy się, może nie konkretnie ja, bo ja akurat jestem, mam firmę, która jest członkiem tego klastra. Kolega Mariusz Socha można powiedzieć, kierownikiem tej zabawy ze strony takiej instytucji w Krakowie. Zasadniczo to jest firma, ale ona jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski KPT, czyli Krakowski Park Technologiczny, i przy nim to powstał właśnie klaster firm z branży wideo. Sam Krakowski Park Technologiczny 15 lat jest już na rynku. Krakowski Park Technologiczny, nie wiem czy byliście, czy słyszeliście, w Krakowie organizuje taką zabawę, która to jest Digital Dragons, to jest taka konferencja. Ona w tym roku była drugi raz. W zeszłym roku, tak, w 2012 roku była chyba po raz pierwszy. Teraz mieliśmy trochę więcej pieniędzy i wyglądało to bardzo fajnie. Bardzo dużo znanych ludzi z ogólnie pojętego GameDevu do Krakowa przyjechało i ja też tam miałem swoje stoisko, mieliśmy swoją grę. Myślę, że jako event bardzo fajna sprawa. I też was serdecznie zapraszam w imieniu Mariusza na pewno na przyszły rok. Ona jest planowana jak najbardziej, co do szczegółów to na pewno Mariusz jeszcze będzie całemu światu ogłaszał. Krakowski Park Technologiczny także jest autorem takiej inicjatywy jak właśnie Digital Entertainment Cluster i za chwilkę trochę więcej o nim samym. Myślę, że każdy, kto gdzieś liznął tego rynku, czy produkuje gry, to jest świadomy tych liczb, w szczególności tej pierwszej. Reszta to jak najbardziej to są liczby, które świadczą o tym, że w Polsce można naprawdę zarobić na tych produktach. Po lewej widzimy na przykład Rambo, to jest akurat gierka, która jest stworzona przez studio, jedną nogą w Łodzi, drugą nogą w Krakowie, Tejon, nie wiem czy coś wam ta firma mówi. Bardzo fajny chłopak, który jest z Tejonu u nas w Krakowie. Wszyscy ludzie są strasznie fajni, ale myślę, że Tejon w szczególności. To oczywiście te liczby one są albo bardziej, albo mniej interesujące, zresztą tego, jakie gierki robimy i na czym chcemy monetyzować, na jakiej grupie wiekowej i tak dalej, ale myślę, że te liczby na pewno nie są wam obce. To jest kolejne kilka takich zebranych faktów z naszego lokalnego podwórka w ujęciu całego kraju. Takie firmy jak CD Projekt, która też właśnie jest w budynku tym samym co Cluster, zlokalizowana, tym samym co KPT. Na pewno nie trzeba przedstawiać. Moja firma, myślę, że już niedługo rozpocznie też współpracę z Topwarem nad takimi fajnymi remake'ami. Techland czy City Interactive to jak najbardziej znani producenci. Myślę, że nie wiem czy ktoś taki film jak 11-Bit Studios. Bardzo fajna gierka, byliśmy z tą firmą na Gamescom w Niemczech. Miałem też przyjemność sobie w nią chwilkę pograć. Ganymede, to nie wiem czy też graliście w takie pokerowe gierki, oni takie tak w tych takich maszynach też się specjalizują i bardzo dobrze sobie radzą. Z Artifex Mundi, nie wiem czy też czy coś tam graliście, oni też bardzo fajne takie gierki przygodowe robią. I teraz o samej tej inicjatywie klastra, który myślę, że w moim przypadku, mojej firmy na pewno pomógł dużo.
Tworzenie gier, tworzenie produktów w ogóle, to jest zabawa, no wiadomo, że kapitałochłonna. To nie jest tak, że robimy grę w ciągu nie wiem, kilku tygodni, tylko to jest dużo pieniędzy i na długi okres czasu zaplanowana inwestycja. I jeżeli chcemy odnieść sukces duży, to na pewno to trzeba kierować, znaczy trzeba celować rynek globalny i w tym wszystkim, czyli w kierowaniu wizerunku, w znajdowaniu profesjonalnych kadr, w promowaniu swoich produktów, klaster nasz w Krakowie chce pomóc. To taka ciekawostka, firma, z którą pracowaliśmy, pracujemy dalej w Krakowie, nazywa się Everyday I Play. Taka też nowa firma szukała deweloperów, Unity deweloperów i w Krakowie. No naprawdę tam chwilę szukali i nie znaleźli ani jednego, który by spełniał wymagania, ani jednego Unity dewelopera. Skąd się na tym, że zatrudnili jakiegoś C-Sharpowca, którego po prostu przyuczyli. Także to świadczy o tym, jak faktycznie te braki kadry są widoczne. To dalej nasze między innymi cele klastra, czyli jak najbardziej zrzeszanie tych firm, które niekoniecznie wszystkie muszą produkować gry. Ja osobiście współpracuję z firmami w klastrze i też nie wiem, jakaś inna firma produkuje gry, możemy w tym uczestniczyć. Więc wszyscy razem mamy coraz więcej pracy. To nie chodzi o to, żeby każdy te gry produkował. Nie każda firma jest znacząca, istotna na rynku. Moja jest praktycznie niewidoczna, a w klastrze mamy też na przykład Alvernię, prawda? Więc to jest skala firm od mikro do naprawdę dużych firm. Jeżeli chodzi o promocję, to zaraz tam pokażę jeszcze slajdy, gdzie byliśmy w tym roku. To jest naprawdę fajna sprawa, dlatego że dzięki klastrowi jesteśmy w stanie wyjechać na imprezy, na które normalnie ciężko było nam pojechać, bo to są naprawdę duże koszty. Wyjazd do Stanów na Casual Connect w San Francisco, czy wyjazd do choćby na Gamescom teraz w Kolonii w tym roku. To są drogie wyjazdy i dzięki, między innymi dzięki na przykład działaniom klastra jesteśmy w stanie co roku wziąć udział w na przykład w Szanghaju była w ogóle fajne targi i sprzedawać zwyczajnie swoje usługi. Czasem produkty, jeżeli mamy produkt do sprzedaży, czasem wystarczy usługi, więc znajdowanie w ten sposób klientów zagranicznych na outsourcing usług naszych firm jest znacznie bardziej efektywne i skutkuje po prostu relacjami, którymi ciężko byłoby pracować siedząc w Krakowie. Zasadniczo to jest praktycznie to, co już powiedziałem, czyli w dużej mierze siła tego klastra i pożytek, który płynie z grupowania się firm w klaster, to tak naprawdę networking i nie wszystkie firmy, te firmy są małe, prawda, są duże, nie wszystkie firmy są w stanie wszystko zrobić samemu. Tak wiem, ja współpracuję z innymi firmami i dzięki temu jesteśmy w stanie produkować gry, także nie każda firma musi przychodzić do klastra i mówić, że mamy świetne gry i będziemy je sprzedawać, będziemy siłą napędową. Zaczęliśmy w 2013 roku w marcu, więc tak naprawdę to jest świeża inicjatywa. Łatwo powiedzieć, że mamy zaledwie pół roku. I założycieli tak naprawdę takich większych firm, no gry online to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Tak naprawdę było kilka, dziś to już jest 15 firm. I tak naprawdę ilość tych członków rośnie. Jeszcze nie mamy strony internetowej, to oczywiście wstyd, ale ta strona internetowa jak najbardziej powstanie. Mamy więcej gości. Powstanie niebawem, będziemy się na pewno chwalić na tej stronie wszystkim tym, czym możemy.
to tak pokrótce logotypy tych firm, które już teraz są w klastrze. Moja firma to, to ta na środku na dole, Integrity. Ja akurat jestem taką firmą, która niekoniecznie produkuje, ale raczej ma świadczy usługi i współpracujemy z Tapit Games, współpracujemy z Everyday Play. Z Tapit Games współpracuje z Artifex Mundi, więc można powiedzieć, że ja po części. Fajna inicjatywa powstała, nie wiem czy znacie taką firmę Kreateria. Byliśmy z nimi w San Francisco, oni dostali przez zajęcie inwestora w Stanach, byli inkubowani przez taki inkubator w San Francisco i znaleźli inwestora i tam robią taką grę, która pokrótce można powiedzieć, że to jest taki Angry Birds, tylko tyle, że na urządzenia mobilne, tylko tyle, że samemu możemy sobie zbudować całą planszę, no i tam można różne jakąś fizykę sobie tam jakoś poustawiać i wystarczy generalnie bawić się na tej planszy, którą samemu sobie zbudujemy. Oni to mieli gdzieś wypuszczać dosłownie na tygodniach, także muszę sobie wypatrzeć. No Ganymede to czy Alvenia, to już wam opowiadałem. Nimbi Studios też jest nieduża firma, która robi fajne Tower Defense. Ja osobiście uwielbiam Tower Defense, więc polecam. To są instytucje, z którymi w Krakowie współpracujemy. W szczególności przy okazji organizacji konferencji Digital Dragons, która to chyba jest jedną z największych w tym regionie Europy. I oczywiście bardzo was serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy wszyscy jesteście przedstawicielem swoich własnych firm, ale na pewno Mariusz was przyjmie z otwartymi rękami, żebyście chcieli mieć stanowisko. W ramach tego programu Let's Play pojechaliśmy do Kolonii, do Gamescom w tym roku. Spotkaliśmy się tam w konsulacie. Nie, w ambasadzie Polski w Kolonii. Było takie fajne spotkanie, prezentacja, film. Naprawdę sporo kontaktu można było dzięki temu złapać, a same targi Gamescom to też jest impreza gigantyczna. Są już plany i na ten program pomocy i promocji na przyszły rok. Z tego program jest dofinansowany, przynajmniej to dofinansowanie, którego myśmy korzystali, było możliwe dofinansowania z Unii Europejskiej tych wyjazdów, więc to jeszcze bardziej ułatwia takim niewielkim firmom, jak przynajmniej moja, wyjazd i złapanie naprawdę fajnych kontaktów. To takie podsumowanie, gdzie klaster był w tym roku. Games Connection w Szanghaju, Casual Connect w Kalifornii, w San Francisco, w Gamescom w Kolonii i oczywiście w Krakowie mamy sporo jakichś meetupów, jakichś takich spotkań społeczności startupowej, które jak najbardziej... O kurczę, to jestem ja akurat w zdjęciu tutaj. O tu. Zawsze miło się rozpoznać. Tak. No, teraz bezważę. Tak, i w Krakowie sporo jest właśnie takich inicjatyw startupowych. Moja firma mi z nimi robiła jedną taką startupową gierkę, nazywa się Racing Life. Też przy okazji wytwarzania takich produktów jak po prostu startup. W naszym przypadku to był po prostu produkt, ta gra, no, złapanie kontaktów zagranicznych, gdzie można byłoby pozyskać kapitał z zagranicy jest naprawdę kluczowy i posiadanie inwestora zagranicznego potem ułatwia bardzo, 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 bardzo wiele rzeczy, chociaż to zależy od inwestora. Mieliśmy ostatnio, znaczy będąc w Kalifornii, nie wszystkie spotkania wyszły, ale mieliśmy spotkanie z Facebookiem, mieliśmy spotkanie z Sony.
przyjechał do nas Apple do Krakowa dość tak ekskluzywnie. Spotkanie było, no, zamknięta lista i w ogóle nikt się o tym nie mógł dowiedzieć. Więc nie wiem czemu taka może jest. Taka jest pewnie polityka Apple, ale to było jakieś zamknięte spotkanie odnośnie tylko i wyłącznie takich kwestii deweloperskich, jakie tam ciekawe mogły rzeczy powychodzić przy okazji nowego iOS-a. Mamy właśnie bardzo fajną współpracę z Googlem w Krakowie, który ma oczywiście swoją siedzibę. Google ma też taką, też prowadzi taką fajną inicjatywę, udostępnia swoje bardzo, bardzo fajne biuro w Krakowie, po to, żebyśmy przychodzili i zwyczajnie sobie coś tam robili. On nie pobierał za to żadnej kasy, natomiast my mamy bardzo fajną przestrzeń do tego, żeby się spotkać, zaprezentować sobie jakieś projekcje i choćby znaleźć nowych klientów albo wymienić się jakimiś doświadczeniami. Byliśmy w Blue Mobile w Kalifornii też. To chyba tyle. Sama konferencja, no nie wiem, ja akurat byłem, nie wiem jak wy, mi się bardzo podobała. Jest to jeden z największych chyba tego typu eventów w Polsce chyba na pewno, natomiast w regionie, tak jak mi to przekazywał Mariusz, to chyba tak jest. To nie jest konferencja tylko dla dużych wydawców, dla dużych producentów. To jest, mieliśmy też osobną taką sekcję dla deweloperów indie. Można było przejść, zapisać swój projekt i no i zwyczajnie porozmawiać z innymi ludźmi, jak inni deweloperzy sobie radzą. Nieobecność Marusza, ja staram się jakoś tutaj nieść proporzec. Jeżeli byście chcieli skontaktować z Mariuszem z wszelkimi pytaniami odnośnie samego klastra, to jest kontakt do niego. Jeżeli byście teraz skontaktować ze mną, to jest kontakt do mnie. To tak 5 minut samej, może nie 5 minut, kilka słów na temat samej mojej firmy, wykorzystując ten ekskluzywny moment samopromocji. Po lewej to co robimy, a po prawej to z kim robimy. Robimy różne rzeczy. To nie jest, pomimo tego, że jestem w klastrze firm z game devu, ja akurat nie mogę powiedzieć, że zajmuję się produkcją gier komputerowych, raczej po prostu robimy oprogramowanie do ogólnie pojętych przeglądarek i tyle. Mamy strasznie fajnego klienta z Londynu, Pagan, nie wiem czy 6, to jest taka. To też jest taki startup, tylko taki strasznie technologiczny. Oni wymyślili, że skonstruują takie płytki chodnikowe, po których można skakać, a nam dobierać prąd. Bardzo dużo fajnych eventów z tego im wyszło. Nie, na festiwalach na przykład montują taką budę i można przyjść skakać i pompować sobie iPhone. Na przykład. I to działa. Oni wtedy to pokazali, no ale myśleliśmy, że... Czy jest dokumentacja gdzieś z tego? Tak. Możesz sobie wpisać gdzieś w przeglądarce Pagan. I to, co akurat fajnego dla nich robimy, to gierki, które z tych ich płytek można ułożyć, powiedzmy, jakąś taką szachownicę. I gra może polegać na tym, że skacz po nich, prawda, jak w Tetris, prawda? Im szybciej, tym więcej punktów i tak dalej. I oni tak wymyślają. Przewiduje to darzenie przeciwnika prądem? Nie na tym polega, ale no, to jest sporo ograniczeń na nosi taki układ, że ma się jedną dużą płytkę chodnikową, która nie jest mała, nie da się za wiele rzeczy wymyślić z tego, ale na przykład finał sezonu. To chyba finał sezonu Formuły 1 jest w Teksasie, tak? Nie wiem, czy są jacyś fani, teraz będą mnie prawiać. Będziemy tam właśnie mieć swoje stanowisko, wymyślimy taką gierkę, taki będzie samochód jechał przez miasto i będziemy skakać po szachownicy 2x2 i kierować samochodem, prawda? W zoo londyńskim też ratujemy tygrysy poprzez skakanie na tych płytkach, bo tam oszczędzamy energię. Wiele fajnych rzeczy. Początkując od oprogramowania samej tej płytki, tak by ona poprzez Wi-Fi kontaktowała się z terminalem. To są fajne rzeczy. Gra, którą także robiłem, to Racing Life, możecie sobie zobaczyć, racinglife.net.
No a reszta to są coś bardzo ciekawe rzeczy. I to chyba tyle. Także dzięki wielkie, mam nadzieję, że było chociaż troszkę interesujące. Czy są może jakieś pytania? Bo jeszcze, tak, bardzo jakoś... nie. Jak mogę w czymś pomóc, na być pytania. Odrobinę mądrzejszy, to chętnie. Jest jedno. Ten klaster, to jest tak, że można, na przykład ktoś może zgłosić swoją firmę, żeby się dołączyć do tego klastra, tak? O to chodzi. Aha, i taka firma, która ma jakiś pomysł, czy to jest ogółem, że firma, która się zajmuje robieniem danych czynności i chce się zgłosić właśnie do współpracy? To znaczy, ja, jeżeli jesteś bardzo zainteresowany byciem w klastrze, to oczywiście takimi rękami cię zapraszamy i tu jest kontakt do Mariusza. Znaczy to akurat nie jest kontakt, ale gdzieś tam gdzieś na tej prezentacji był. Gdzieś na tej prezentacji był i na pewno Mariusz ci odpowie, jak stać członkiem i pewnie będziemy jeszcze listę punktów, dlaczego warto. Na pewno to KPT, czyli Krakowski Park Technologiczny, ma też swój fundusz zalążkowy. To jest nasz bardzo sexy budynek, prawda? To jest tylko sama góra, ale naprawdę fajnie wygląda. Mamy swój, czy nie my, tylko bardziej Mariusz reprezentuje fundusz zalążkowy tego parku technologicznego, który też inwestuje i też finansuje jakieś inicjatywy startupowe, jakieś technologiczne sprawy. Więc jeżeli ktoś przed produktem, ktoś przed aplikacją, którą można wesprzeć kapitałowo, to myślę, że trzeba spróbować. Ja bym jeszcze tylko chciała zapytać, bo to wygląda naprawdę fajnie. Mówiąc szczerze, nie znam innych zbyt wielu takich klasów w Polsce, które by działały i rzeczywiście, żeby tam coś działo. I czy to jest jakaś taka, nie wiem, to jest po prostu specyfika krakowska, specyfika firm, które się spotkały, czy można by to przeszczepić, powiedzmy, na łódzki grunt i na podobnej formule, żeby tutaj też to zadziałało i ruszyło? Znaczy, pewnie w pewnym sensie to postawiliśmy nogę w Łodzi, bo jest Tejon, tak? Który ma jedną nogę w Łodzi, ale myślę, że to, bo zawsze firmy mogą się zgrupować 10 i sobie zrobić stowarzyszenie, prawda? I może coś z tego być. Natomiast tutaj jest efektywne połączenie, co by nie powiedzieć, inwestora tej zabawy, czyli Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, nie, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, tak, który też jest wojewódzki swoją drogą. I dzięki temu możemy efektywnie pozyskiwać fundusze, bo nie ukrywam, że największy interes w powstaniu czegoś takiego mają takie firmy jak moja, to znaczy firma na tyle nieduża, że pomoc w promocji i pomoc w wyjeździe gdzieś jest mega istotna, prawda? Ja nie wiem, czy tu jest takie połączenie, czyli nie wiem, przyjdziemy w 20 firm, czy tutaj było tam około 10 do przedstawicieli lokalnych władz i pomóżcie nam, a my przyniesiemy więcej biznesu. Czyli to jest po prostu jakby wsparcie miasta i myślę, jest że takim strategicznym. Jeśli dobrze się orientuję, to wczoraj miało miejsce w Łodzi spotkanie z inicjatywą miasta właśnie na celu tworzenia. To czołek ciuchu. Zupełnie branżowe spotkanie, które zgrało z terminem Gra Akademii. Ale właśnie z inicjatywy miasta i jakby promowane głośno, żeby stworzyć tutaj zagłębie growe, kiedy już zniszczyli zagłębie filmowe w Łodzi. Znaczy, ja też chciałbym powiedzieć, że nie mogę się czuć ani w najniższym stopniu autorem powstania tej inicjatywy, bo ja jestem tylko firmą członkowską, nawet nie zakładałem tego. Pewnie zrobimy im stronę. Ale to myślę, że to jest wszystko. Natomiast szkoda, że nie mam Rysza, który by na pewno powiedział więcej, jak to się robi w Krakowie. Mamy na pewno fakt, że CD Projekt akurat się ulokował w Krakowie, że Alvernia akurat jest w Krakowie. Bielska jest chyba za firma Stopware'u. Zapomniałem. Reality Pump, tak. Jest, no też gdzieś na południu, prawda?
Digital Dragons, największa w Polsce konferencja, jest organizowana w Krakowie. Oczywiście, że przez nas, ale jest w Krakowie. Więc pewnie może stąd. Okej, czy jeszcze jakieś pytania? Nie.